spolegliwym znakiem prawdy. Odróżnienie marzeń sennych od spostrzeżeń na jawie też pokazuje nam względność naszych mniemań o tym, co jest albo nie jest rzeczywiste. Ale są obiekcje bardziej fundamentalne co do wiarygodności naszej wiedzy. Żeby być przekonanym o prawdziwości jakiejś opinii czy wiary, musimy mieć w rozporządzeniu znaki, wedle których rozpoznajemy, co jest albo nie jest prawdą, co jest prawdą, a co fałszem. Czyli musimy mieć kryterium prawdy. Ale skąd mamy wiedzieć, że jakiekolwiek kryterium jest rzeczywiście godne zaufania? Żeby je ocenić, musimy mieć inne kryterium, a to kryterium z kolei wymagać będzie innego kryterium i tak w nieskończoność. Nie ma zatem kryterium prawdy, nie ma znaków upewniających nas, że to, a nie co innego jest prawdziwe. Podobnie, żeby wierzyć jakiemuś dowodowi, musimy mieć dowód na to, że ten dowód jest godzien wiary i tak w nieskończoność. Wszystkie mniemania filozofów na temat żywiołów, dusz, bogów są więc bez wartości. To są dogmatyczne orzeczenia bez podstaw. Odnosi się również do wszystkich naszych sądów na temat dobra i zła. Sextus przytacza wielką ilość odmiennych sądów i obyczajów różniących plemiona i kraje w tych sprawach, co jest dozwolone albo zakazane w życiu seksualnym, albo w ubiorze, albo w przepisach kulinarnych. Różnią się prawodawstwem, wierzeniami religijnymi, rytuałami. Czyżby więc sceptyk zmuszony był orzec, że prawdy nie ma, że wiedza jest niemożliwa? Niech Bóg broni. Kiedy Karneades, jeden z wielkich poprzedników Sextusa, twierdził właśnie, że wiedza jest niemożliwa, wykazywał tym samym, zdaniem Sextusa, że sceptykiem nie jest. Powiedzenie, że wiedza jest niemożliwa, jest równie dogmatyczne jak opinie Platona czy Arystotelesa o utajonych jakościach świata, o ideach i o bytach boskich. Co więcej, takie powiedzenie wikła nas w sprzeczność wewnętrzną. Bo przecież powiedzieć, że wiedza jest niemożliwa, to oznajmić, że się posiadło wiedzę o tym właśnie, że wiedza jest niemożliwa. Podobnie powiedzenie, niczego poznać nie można. Szkoła cyrenajska twierdzi, że rzeczy w świecie mają jakąś utajoną materię, której nie sposób poznać. Sceptyk takich dogmatów nie wygłasza, on po prostu zawiesza sąd. Zawieszenie sądu jest głównym aktem intelektualnym sceptyka. Jego hasłem jest nie więcej. A to znaczy, że w przypadku jakiegokolwiek mniemania taką samą siłę mają argumenty za tym mniemaniem i przeciwko niemu. Nie ma żadnej potrzeby, żeby sceptyk wygłaszał jakieś sądy ogólne co do wartości albo co do nicości poznania, albo co do mocy wątpliwości. Sceptycyzm właściwie w tym sensie nie jest teorią, ale sposobem pozbywania się wszystkich teorii. Jest to, jak pięknie Sextus Empiryk powiada, lekarstwo, które usuwając z organizmu szkodliwe humory, usuwa razem z nimi samo siebie. Sceptycyzm jest stanem zdrowia duchowego, w którym leki, włączając lek sceptycyzmu, nie są już potrzebne. Ale czy można żyć dobrze po takiej terapii w stanie nieuleczalnego zawieszenia? Nie tylko można, powiada sceptyk, ale jest to najlepszy sposób życia. Sceptyk nie mówi, jak niektórzy filozofowie, że naszym celem w życiu jest przyjemność. Nie, celem jest spokój ducha osiągnięty w wyniku sceptycznego zabiegu leczniczego. A cóż jest lepszego niż spokój ducha?
Jakimi jednak regułami w praktyce życia codziennego ma się sceptyk powodować, skoro już wie, że nie tylko w sprawach wiarygodności rzeczy, świadectw zmysłowych i logiki, ale również w sprawach moralnych żadnych pewnych prawd nie ma. Zastrzeżeniem, że on sam nie posługuje się takimi wyrażeniami, ale je tylko podsuwa. Sceptyk stosuje się do praw, obyczajów i tradycji panujących w kraju czy w mieście, gdzie wypadło mu żyć. Podlega też naturalnym afektom. Po to, żeby prowadzić zwykłe życie, niepotrzebne są nam wcale sądy na temat istnienia czy nieistnienia rzeczy, wśród których się obracamy. Używamy tych rzeczy, czy też unikamy ich jak wszyscy, ale bez żadnych dogmatycznych założeń co do ich bytowego statusu. Gorgiasz twierdził, że nic nie istnieje. Heraklit, że wszystko istnieje. Lecz sceptyka takie sprawy nie obchodzą. Podobnie jak nie obchodzi go nierozstrzygalne pytanie,